Niedawnym koncertem galowym w sali widowiskowej Ratusza Festiwal Młodych Talentów Dziarsko rozpoczął drugą dekadę swego istnienia. I na razie nic nie wskazuje na to, by z kulturalnego kalendarza miasta miał zniknąć. Ten koncert i cały Festiwal Młodych Talentów odbywa się w ramach projektu Legionowo Łączy Pokolenia. Także nie tylko dzisiaj występują młode talenty, ale potem w koncertach na przykład z seniorami. W tym roku 84 uczestników było w eliminacjach, bardzo dużo i bardzo trudno nam było wybrać. Naprawdę mamy uzdolnione dzieciaki, świetnie się prezentują, są instrumentaliści, wokaliści, tancerze, także do wyboru, do kolorów. Zanim jednak kolorowo zrobiło się na scenie, młodych wykonawców wzięli pod swoje skrzydła profesjonaliści. Zajęcia odbywały się w Miejskim Ośrodku Kultury, a zwieńczyła je próba generalna w Ratuszu. Było 5 warsztatów po 4 godziny i w warsztatach brała młodzież udział i tańcząca, i śpiewająca, i grająca. I pani Ilona Kucińska, która przygotowała wykonawców od strony scenicznej, natomiast ja zajmowałem się stroną muzyczną. Także oni prezentowali swoje utwory, które śpiewali, które wykonywali, a myśmy dokonywali różnych korek, podpowiadaliśmy co i jak, żeby to wypadło jak najlepiej. I na scenie, i w codziennym życiu niekiedy znaczenie mają nawet drobiazgi. Czasami trzeba coś poprawić muzycznie, dykcyjnie, intonacyjnie. Nawet taka prosta rzecz, nie zawsze ucho jest powodem tego, że ktoś śpiewa nieczysto, oddech. Bo przecież to jest dętny instrument, głos. Prawda? Wystarczy, że nie dopchniemy tego powietrza jak należy. I takie rzeczy właśnie poprawialiśmy. So you can keep me inside the pocket of your red jeans. Hold on me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. W połowie listopada dla marzących o karierze w showbiznesie Legionowian przyszedł czas na artystyczną weryfikację, a właściwie nawet dwie. Oni naprawdę mają wielki talent i pasję, co jest rzeczą niezbędną, proszę Państwa, żeby wyjść na tę scenę, występować przed Państwem, ale też przed swoimi kolegami, co uczynili dzisiaj w południe. Wyszło im to wspaniale. Podobnie sądził prezydent Legionowa, który od początku objął imprezę swoim patronatem. Zawsze wiedziałem, że w Legionowie jest wspaniała młodzież i bardzo chętnie co roku przychodzę, żeby ich zobaczyć, bo już od starożytnych czasów wszyscy zawsze narzekali na młodzież, a w Legionowie naprawdę nie powinniśmy na tą młodzież narzekać. Jest cudowna, fantastyczna, ma talenty, ale wiadomo, że talent to jest tylko 10%. Tego, co pozwala wejść na tę scenę, że 90% to jest ciężka praca ich, ale także rodziców, których tutaj widzę licznie zgromadzonych, ale także ich wychowawców. To zbiorowy naprawdę sukces. Co prawda, to prawda. Wystarczy posłuchać. Chciałabym być tam, gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Miło się patrzyło i miło oglądało młodych ludzi, którzy coraz śmielej pukają do drzwi sławy i pracując nad sobą chcą spełnić swe muzyczne pragnienia. Myślę, że poziom jest coraz wyższy, że przychodzą bardziej przygotowani, dlatego jury ma taki trudny orzech do zgryzienia, bo naprawdę czasami chciałoby się jeszcze, no ale koncert galowy trwa 2 godziny, to i tak bardzo długo. Robimy piosenki, które młodzież śpiewa wspólnie, żeby ich zintegrować razem, żeby wykonali coś wspólnego, bo to większość to w zasadzie są soliści, natomiast my robimy piosenki grupowe i w tym roku zrobiliśmy dwie, to jest Makarena, znany przebój sprzed lat, oraz We're Really Champion Queenów. Jedna z tych piosenek będzie rozpoczynać program, a druga będzie program kończyć.
Pomysł na rozruszanie publiczności Makareną sprawdził się w 100%, tak samo jak program 11 koncertu galowego, zgrabnie przechodzący od nastrojowej melancholii do ekspresji i żywiołowości. Wokaliści, tancerze, instrumentaliści, nawet jeśli nie wszystko potoczyło się po ich myśli, dali z siebie wszystko. Warto też wspomnieć, że piątkowa impreza miała dodatkowy symboliczny wymiar. Tu na prośbę uczniów z Królewskiej Dwójki dzisiejszy koncert nagrywamy transmisję na żywo i chcemy wesprzeć Martynę z Królewskiej Dwójki, właśnie koleżankę, którą lubią, którą chcą po prostu wesprzeć, dodać jej takiej radości, życia, siły.